Siema, z tej strony Trisus, witam was wszystkich na hali. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą serię z niezniszczalnymi boksami. Jak widzicie, jest on tutaj i w naszym niezniszczalnym boksie są zamknięci dzisiaj Jack Frost oraz Zipek, którzy będą się próbowali wydostać. Natomiast ja z Maćkiem bierzemy tę oto gigantyczną 250-litrową beczkę i staramy się nią losować bronię. Na tym polu, na którym ona po prostu wyląduje, taką broń dostaje członek naszej drużyny. Chłopaki, czy namyśliliście się, który z was jest w drużynie z którym z nas? Musimy zagrać papier kamienny. Ja tu umieram. Ja też, nie ma w ogóle miejsc. Ale śmierdzi. O nie, wy jesteście tutaj ze stopami. Tak, tak. Kumpla. Grajcie papier kamienny nożyce, wygrany jest z kim? Będziemy decydować. Będziemy decydować. 3, 4. Yes! O, Zipek decyduje. Wybieram tamtego pana. Maćka? Maćka. Czyli Zipek jest z Maćkiem, okej. Okay. Łukasz jest ze mną. Ja też chcę wybrać, mogę? Tak. No. To ja wybieram Ernesta. O, dzięki, mordo. Zawsze wiedziałem, że Łukasz jest moim najlepszym kumplem. A my w takim razie, Maciek, gramy w papier, kamień, nożyce. Który z nas pierwszy losuje broń? 3, 4. Ty pierwszy, stary, zaczynaj. Zipek, co byś chciał? Szybko. Co? Co byś najbardziej chciał? Nie wiesz, kurde. To jest. Dobra, pomogę ci jakoś. Tak? O, czy ci się uda? Uwaga. Chyba się nam udało. O! Udało nam się. Prawie był nocnik. Tak, masz młotek, stary. Niosę go ci szybko. Jest, mam młotek. Będę denerwował teraz Łukasza. O nie! Matko jedyna, Zipek! Łukasz, jaką chcesz broń? Numer 3. Dobra, numer 3, czyli śrubokręt. Zobaczymy, czy się uda. O, proszę. Tylko nie nocnik, tylko nie nocnik. Nie! O, dobra. Okej? Oj, 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 oj. O, czekaj. Dobra, Łukasz, masz coś mocnego, mordo. Dzięki, piona. Zipek, gdzie masz ucho? Max, Max, nie. Debile, zamiast się wydostawać, to nawalałem po prostu w ścianę. Cicho, tam zwierzęta. Wydaje mi się, że robi się tutaj dziura. Zobaczcie, tak powoli, powoli odchodzi to, więc może się uda wydostać już niedługo. Tak. Jak ci idzie? Pokaż! Stary! Ten kurde! Przepraszam! Ale stary, robisz dziurę chyba lepszą od Frosta! Ciężko powiedzieć. Nie no, on ma większą dziurę, stary. Tak? O kurczę, wydawało mi się. Następną rundę. Ile ty masz siły? O kurde! Chyba mój koń w tym wyścigu wygra. Jak tam się czujecie po pierwszej broni? Ręka boli! Cała ręka spuchapiona. Pokaż rękę. Mordo. O kurde. No, jest. Ale spuchnięta, taka... stary. Matko jedyna. A nie, ty masz zawsze takie. Ej, patrz! O Pokaż, ty czas się przerobał na drugą stronę. Co jest? O nie! Ile mamy jeszcze czasu na te, młotki? Dokładnie. Sami, no sami decydujecie, kiedy chcecie. Do skutku. Broń. Dobrze, dajemy sobie 60 sekund na walach. Dobra, 60 sekund. Uwaga! Raz, start. O nie. Jak to się rusza, mordo. Zobacz na to, patrz. Patrz na tego boksa. Uwag, co on robi, patrz. O kurde, Łukasz. On już jest tutaj. Patrz! Wyszedłem! Jak Ej, on też wyszedł! Patrz, tutaj dziura jest! Wyszedłem! Ej, bez kitu, idą łeb w łeb, jest naprawdę nieźle! Ja, Łukasz, co jest? Zipek, dawaj, duplikuję cię! Jestem za tobą! Dawaj! O nie, znażar się troci! Ile jeszcze? Koniec czasu! Chłopaki zużyli teraz pierwszą broń i cały czas będą mogli do niej wrócić w przyszłości. Ale teraz losujemy dla nich drugą broń razem z Maćkiem. Więc bierzemy beczkę i ty rzucasz jako pierwszy. Zipek, co chcesz? Jest. Dawaj nocnik, stary, dla niego. Przyda nie, mu się. Muszę mu pomóc. Oni muszą tam sikać przecież. Będą zamknięci 24 godziny. O, łom? O. Co jest? I widelec! Widelec! Ja! Widelec! Widelec! Maciek, jak on mógł? Startujecie sobie, tak? No ale zobacz, stary, patrz, kto ci pomoże. Daj coś. O! Może zjem tego boksa. Ja mnie nie zapytałeś, gdzie chcę. Bo ja wiem, co ty chcesz. Dobra, wiesz co. Ja chcę tak, żebyś wyszedł jak najszybciej po prostu. Daj mocnik, żebym się wysikał. A, dobra. Ale przecież masz Zipka, stary, nie wsiąknie. O to chodzi. Nie. Poradzimy sobie. Lecimy.
No czyli Noxie to nie... O, proszę, proszę, żeby nie była łyżka, tylko... O, nie, nie, o, 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 łom, łom! Jest tak. Łom! Nice! Dobra, panowie, jak tam wasze bronie? Tak naprawdę obydwie są nieprzydatne, mimo że łom zdaje się dużo, dużo mocniejszy. Spójrz na to, jak go wystawi, jaki on jest długi, gdzie... To jest dłuższe od tego, więc nie postawię go ani tak nie wsadzę go do środka. Ale stary, da się go użyć naprawdę. Tu jest nieprzydatny, a to co? Tak, chcesz się zamienić? No. Trzymaj. Co? Tak. Ej, chyba nie możecie. Co to jest za zamiana? Trzymaj, nie, zamieniamy się. Oni są w boksie, więc jakby nic im nie zrobimy. Zipek sobie nieźle radzi. O, Zipek rozwala tego boksa. Wow! Patrz, 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 to tutaj pęka. Naprawdę Zipek z łomem sobie radzi. Kurde. O kurde. Ale pękło. Powiększył jak. Pokaż jak tam? To jest mój widelec. Pokaż go do kamery. No nie. O nie. Dobra. Start. Okej, okay, start 2 minut. Matko jedyna po tym widelcem się stało. Staram się coraz mocniej, ale on wygląda coraz gorzej. Ej, to jest już... Ej, mam problem. To jest czym? Jak... Zaczynam mieć skurcz w nodze. O nie. To, nie. To naprostujmy jak piłkarze, dawaj, tak. O! O! Daje ale radę? Ale daje? Pomocny. Daje? O, tak. Ja nie wiem, co oni tam robią, jakoś zaczęli się chłopaki dotykać. Nie no, bo ja muszę wygrać, żeby było fair po prostu. Nie może mój zawodnik zostać kontuzjowany, mój przeciwnik, przepraszam. Więc pomagamy sobie jak trzeba. Panowie, koniec czasu, losujemy beczko po raz kolejny. A co ta konkurencja, postaram się wylosować coś lepszego. Uuu, ten jak walnął. O kurde. O kurde. Oby piła. O kurde. Czy będzie piła? O nie! Jest łyżka! Najgorzej. Kto ma piłę, ten wygrywa. Tak! Uwaga! Proszę, żeby to się potoczyło prosto na piłę. Lekko się odbiło. O, to jest dobre. O. I stop, stop. Nie. Jest! 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 Dobrze! Okej. Łukasz ma złą technikę według mnie. Robię kółeczko! Jak stary. Coś, to moja technika to robić kółko, żeby się wdostać, bo muszę ale się zmienić. Ale wiesz, że to jest niemożliwe? Jest. Idziesz linią prostą, stary. Nie, patrz. Dobra, no może nie. Oj, mocno mu idzie. Ale mam tu świnkę. A, tak. Zipek, gdzie ty go klepiesz? Zipek cały czas klepie Łukasza. Jak chciałem to zgłosić, to uważam, że to jest niestosowne zachowanie. O, tak zrobię! O nie! Idę na... O nie! I wyrwę to po prostu. Ernest nie widzi, wezmę tą siekierę. Zipek! Na cholerę ja cię biorę. Masz, masz, bierz. Kurde, muszę coś zrobić jeszcze innego. Zipek, dobrze ci idzie. Zipek, jak ty tak głosowałeś tą łyżką? Ej, co to jest Zipek? Wielka łyżka. Ej, on ma siekierę, skąd on ma siekierę? Skąd ja masz siekierę? Ja ręku uderzam skąd tam. Skąd masz siekierę? Nie mam siekiery, ręku uderzam. To była wielka łyżka po prostu, ej, no stary. No to jest oszustwo. No nie, Zipek, że to była wielka łyżka? To wielka łyżka. Oddam ci, masz. Łukasz ma piłę i tak masz, wygra. Oddaję. Co za oszuści. Skomplikowane dosyć, ale daje radę, to skurcze ręki są. To jest bardzo ciężkie, sam z tego wychodziłem. Jeszcze tylko Maciek nie był w boksie. Nigdy. Zipek, jak ci idzie? No. Tak mi idzie, jak widzi. No, co więcej masz? Łukasz się sądzę zostanie tylko pół godziny ma. Co robisz? To będzie ogromne. Oj, chyba nie ma siły tyle. Aż Jack Frost. Czekaj. Dobra, dawaj. A co? Myślisz, że to wróci? Powinno. Aż tak daleko? Zwróci się. O, jeszcze. Oh man. A, dobra, jest śrubokręt, dobry. Ej, śrubokręt jest niezły. Za pierwszym razem. Czy ja dostaję nocnik w sumie? Tak. Dasz? Tak? Proszę bardzo, twoja nowa broń. No nie! Twoja ulubiona. Nie no, tak szczerze, zobaczcie, zrobię dźwignię, dzięki której da się to wyjąć teraz. Nocnikiem jakby się wydostał. No stary, góra, góra. Stary. Widziałeś? No. Cały boks się rozpada. Ja tu już usiadłem, bo prawie rozwalili tego boksa, ale także on się cały prawie rozpada. Od dwóch osób to jest po prostu za mocne. Jak jedna osoba, to jest git, ale dwie... Dobra, żeby przyniosłem ci młotek. Trzymaj. Ja nie wiedziałem, że tak można, że mamy te same bronie.
zamieniłem się z Zipkiem, zrobiliśmy trade, dałem mu siekierę na 30 sekund, aby potem mi użyczył młotka, ponieważ no, jest to potrzebne. Bawcie do tego. Zipek, jak tam? Ja już jestem taki zmęczony, stary. Naprawdę, jeszcze najgorsze jest to powietrze. Łukasz, wybieram się po starówce, że jesteś takim siłaczem. Żartuję, ej! Żartowałem oczywiście. Dajesz rady? Łukasz jest bardzo dobrym kompanem. Bardzo mi się dobrze z nim tu siedzi. A dostałem teraz młotek na 30 sekund, więc pozwólcie, że wykorzystam. Dokładnie. Co jest? O kurde. O kurde. O, ale dziura. Nice. Można już całą rękę. Teraz tu. Wierzcie, to mam technikę. Chyba się udaje. O kurde. Co się stało? Chciałem wyprostować ręce na koniec i nogi! Co to za moc? Ej, ale czekajcie! Ściana Zipka poszła, ale Łukasz wydostał się pierwszy. Kto wygrywa? O! Gratulacje. Ej, Zipek to był bardzo dobry kompan w środku. Dobrze, w sensie mieściliśmy się i fitowaliśmy idealnie obok siebie. Nie przeszkadzaliśmy sobie i daliśmy radę. Ja dziękuję bardzo. Wygrałem. Więc my jesteśmy T-Squad, to jest, słuchajcie, hala, odcinki codziennie o 18:00 i widzimy się już jutro. Walka była wyrównana, to były dwie osoby w boksie. Tu na tyle, na razie.